Jak wrażenia po gali? A jestem bardzo miło zaskoczony, nie wiem czy może zaskoczony, ale było bardzo ciekawie, dobra robota. Dzięki, dzięki. W ogóle jest teraz taki okres dla Ciebie dość intensywny muzycznie, bo ta solówka, na którą czekaliśmy od zawsze i zapowiadaliśmy ją długi czas, w końcu się materializuje, tak? Jak dokładnie wygląda sytuacja z nim? No więc no, mogę się pochwalić, że tak, to prawda, udało się. Myślę, że mamy to. Mam jeszcze trochę czasu, ponieważ płyta oficjalnie ukaże się we wrześniu. Nie powiem czyim nakładem, bo jeszcze to nie jest 100% wykryształowane, wykrystalizowane. W każdym razie tak, mam nadzieję, że ta płyta spodoba się tym, co lubią podobne klimaty w rapie jak ja. Wrzesień, jo. A już jakby jak zbliżasz się do finiszu z tą płytą, to jest bardziej ulga, że to masz, czy to, że ciągle chcesz coś zmieniać? I niby masz płytę, a już byś coś dokładał, jeszcze byś podmieniał? Powiem Ci tak, no, to jest tak, że można jedną rzecz robić całe życie, żeby ją jakby tam nie wiadomo jak wypieścić i tak dalej. Ludzie i tak będą tacy, którzy powiedzą kozak, i tacy powiedzą, że chujnia. Nie mi to oceniać. Mi się wydaje, że to jest tak z tymi kawałkami, że to jest zapis danego dnia. Miałem taki flow, taki pomysł. Potem też jest druga akcja, jak się to nagrywa, jaka jest forma i tak dalej. Nie będę tego pieścił 100 razy. Raczej kładłem to na raz. Będą ze dwa kawałki, które poprawię, bo są remiksami. Więc musiałbym je nagrać na żywo jeszcze raz, ale to już właśnie, to są takie już kosmetyczne zabiegi. Ogólnie chyba jestem zadowolony, a będę zadowolony, jak słuchacze będą zadowoleni. No, a raczej stawiasz na solowe numery na tej solówce, czy będzie też dużo gości, jednak kooperacje, które lubisz i lubiłeś od zawsze? To znaczy lubię jak najbardziej współpracować z ludźmi, natomiast tą solówkę jak najbardziej zrobiłem bardziej solo, o to mi chodzi, więc mam gości oczywiście, jest to skład Szlagier, którego jestem elementem, tak samo JWP, BC i oczywiście mamy JWP, Szlagier, no i mam tutaj taką niespodziankę, nie wiem czy ją zdradzać, ale mam też dwóch fajnych graczy, mam, znaczy tak naprawdę czterech, ale czekam na ten kawałek, żeby do mnie wrócił, a jeszcze nie wrócił, więc nie wiadomo jaka jest jego przyszłość, w każdym razie na pewno mam Pyska tego, serdecznie pozdrawiam, zajebista zwrotka na kawałku, to jest koniec, no i mam... Jeszcze nie mam akurat, to muszę skłamać, ale wiem, że będę miał Picha w innym kawałku. Chudy HZD dwa razy się pojawia w tym kawałku z Pichem także, więc mówię dużo gości, oczywiście mam jeszcze koleżkę w refrenie i będę miał jeszcze jednego koleżkę, ale jeszcze ich nie mam. Mówię, no to już są ostatnie podrygi, w sensie nie podrygi, tylko ostatnie końcowe prace nad płytą. Myślę, że będzie fajnie, jest dużo mnie ogólnie. Nie jest tak, że jest... drugą płytę chcę zrobić taką z kolegami, że zaproszę bardzo dużo osób, do których miałem przyjemność się dograć, żeby dograli się do mnie i to będzie taka też fajna płyta wkrótce, niedługo. No spoko, no to czekamy na oba projekty i co, w takim razie za rok stawiasz się w gronie nominowanych, tak? No nie wiem jak to będzie, mam nadzieję, że płyta się spodoba, wiadomo, no, nie będzie to łatwa płyta, mam nadzieję, że się spodoba, jak się spodoba, no to liczę nie, że nie nominowany, tylko że otrzymam jakąś tam zajebistą statuetkę. Okej, tego Ci życzę. Dzięki.